Za sprawą wypowiedzi Krzysztofa Bosaka powrócił temat kary śmierci. Ten 21 grudnia 2021 roku powiedział: życie nie jest wartością bezwzględną, moralną. Poseł bez wątpienia poczuł świąteczny klimat, a fakt, że jedną z osób, które rządzą naszym państwem, jest człowiek, dla którego życie nie jest wartością moralną, nieco przeraża. Ale to nic. Przyjrzyjmy się karze śmierci, statystykom i kosztom jej wykonywania. Amnesty International odnotowała 483 egzekucje w 18 krajach w 2020 roku. Jak wygląda gromadka państw, w których najczęściej wykonuje się karę śmierci? Chiny, Iran, Egipt, Irak i Arabia Saudyjska. Bez wątpienia jest to towarzystwo, w którym każde państwo świata chciałoby się znaleźć. Wśród państw, które zrezygnowały z tego typu praktyk, bądź planują je znieść, są Czad, Kazachstan oraz stan Colorado. Warto również wspomnieć, że tylko w 2020 roku odnotowano 483 egzekucje w 18 krajach, a 28 567 skazańców czeka na wykonanie wyroku. Oczywiście, pierwszym czynnikiem, który warto omówić, jest potencjalna niewinność sprawców. Centrum Informacji o Karach Śmierci w 2021 roku opublikowało raport, w którym stwierdziło, że na każde 8 osób skazanych na karę śmierci w USA od lat 70. jedna osoba została niesłusznie skazana. To 12,5%. Nie okłamujmy się, w przypadku zabijania ludzi to bardzo duży odsetek. Po latach jesteśmy w stanie odkryć tajemnice z przeszłości. Technologia idzie do przodu i zagadki, które jeszcze 20-30 lat temu wydawały się niemożliwe do rozwiązania, dziś są formalnością. Najlepszy przykład z naszego polskiego podwórka to Tomasz Komenda, aresztowany w 2000 roku za gwałt i morderstwo i skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku funkcjonującej kary śmierci dziś tego człowieka by z nami nie było. W 2016 roku prokuratura wróciła do sprawy, a powtórne śledztwo wykazało, że mężczyzna jest niewinny. Jakie padają argumenty za karą śmierci? Kara śmierci odstrasza potencjalnych przestępców. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich zwraca uwagę, że stany, w których obowiązują przepisy dotyczące kary śmierci, nie mają niższych wskaźników przestępczości ani morderstw niż stany, w których nie ma takich przepisów. Stany, które zniosły karę śmierci, nie wykazują żadnych znaczących zmian we wskaźnikach przestępczości lub morderstw. Zbrodnie można podzielić na dwie kategorie. Te popełniane pod wpływem impulsu, namiętności, gniewu, alkoholu bądź narkotyków. I tutaj sprawca nie zastanawia się nad potencjalnymi konsekwencjami. Oraz zbrodnie planowane, gdy sprawca dokłada wszelkich starań, by uniknąć kary, jaka by ona nie była. Co ciekawe, wielu więźniów uważa karę śmierci za lepszą opcję niż spędzenie reszty życia w odizolowanej celi. Przykładem jest tutaj Michael Passaro, skazaniec, który za zabójstwo swojej córki w 1998 roku został skazany na karę śmierci w 2003 roku. Jego prawnik Joe Savitz dokładał wszelkich starań, by zmienić wyrok z kary śmierci na dożywocie. Dlaczego? Savitz powiedział: Passaro nie postrzega wyroku śmierci jako kary, postrzega go jako ucieczkę od kary. Tylko w latach 1993-2002 aż 75 osób dobrowolnie wybrało karę śmierci zamiast dożywotniego pozbawienia wolności. Eksperci twierdzą, że warunki panujące w więzieniach, a także rosnąca niechęć gubernatorów i sądów do udzielania więźniom ułaskawienia i apelacji przyczyniły się do wzrostu liczby egzekucji ochotników. Kara śmierci jest furtką do ucieczki od kary. A koszta? Dlaczego mamy wypłacać pieniądze na utrzymanie więźnia? Amnesty International w 2017 roku opublikowało raport dotyczący kwestii finansowych kary śmierci. W Tennessee procesy dotyczące kary śmierci kosztują średnio o 48% więcej niż procesy, w których prokuratorzy domagają się dożywotniego pozbawienia wolności. W stanie Maryland sprawy związane z karą śmierci kosztują 3 razy więcej niż sprawy dotyczące dożywotniego pozbawienia wolności. W Kalifornii, w której legalna jest kara śmierci, obecny system kosztuje 137 milionów dolarów rocznie. K-
Kalifornijska Komisja do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości twierdzi, że rezygnując z kary śmierci, można koszty te zredukować do poziomu 11,5 miliona rocznie, czyli o 91,5%. Największe koszty związane z karą śmierci występują przed i w trakcie procesu, a nie w postępowaniu po skazaniu. Nawet gdyby wszystkie postępowania w sprawie wyroku śmierci kończyły się uniewinnieniem, nadal kara śmierci byłaby droższa niż wyroki alternatywne. W przypadku Stanów Zjednoczonych sprawy kapitałowe wiążą się z większą liczbą prawników, większą liczbą świadków, ekspertów, dłuższym procesem wyboru ławy przysięgłych, większą liczbą wniosków przedprocesowych, całkowicie oddzielnym procesem skazującym i niezliczonymi innymi wydatkami, gromadząc wygórowane koszty przed złożeniem choćby jednego odwołania. Proces ten musi być przeprowadzony bardzo szczegółowo i musi uwzględniać wszystkie elementy, które w przypadku normalnego procesu mogą wystąpić po skazaniu. Gdy człowiek jest skazany na karę więzienia, bierze się pod uwagę potencjalne przyszłe uniewinnienie i wypłatę odszkodowania. Tutaj uniewinnienie już nic nie zmieni. Kluczowe badanie wykazało, że koszty kary śmierci są ponoszone głównie przez wzrost podatków i ograniczanie usług, takich jak finansowanie policji. Hrabstwo Jasper w Teksasie podniosło podatki od nieruchomości o prawie 7% tylko po to, by zapłacić za jeden proces. Dwa przypadki zmusiły hrabstwo Jefferson na Florydzie do zamrożenia podwyżek pracowniczych i obcięcia budżetu bibliotek. Szefowie policji w całym kraju oceniają karę śmierci jako jedno z najbardziej nieefektywnych sposobów wykorzystywania pieniędzy podatników. Badania pokazują, że organy ścigania wolałyby otrzymać z tego budżetu lepszy sprzęt i specjalistyczne szkolenia. Czy można obniżyć koszty kary śmierci? Oczywiście, zrobił to Teksas, przez co ich system budzi poważne wątpliwości, a jeden proces kosztuje średnio tyle, co utrzymanie skazańca w więzieniu o zaostrzonym rygorze przez 40 lat. Kary śmierci domagają się dwa typy osób. Osoby bardzo archaiczne, które postrzegają stary świat jako świat lepszy i nie do końca ogarniają współczesne systemy prawne na świecie, oraz sadyści. Którą z tych osób jest pan Krzysztof Bosak, możecie ocenić sami.